z racji tego, że mamy dość trudne lekcje, bo mówimy cały czas o proroctwach Księgi Daniela i to jest taki specyficzny gatunek z wieloma symbolami, z pewnymi takimi wahaniami może teologicznymi, pomyślałam, że teraz, żeby tak trochę odświeżyć się po lekcji, zajmiemy się poezją. Mamy piękną księgę pełną poezji w Biblii. Jest to Księga Psalmów. I właśnie dzisiaj chciałabym poruszyć jeden z psalmów, a w zasadzie fragment jednego z psalmów. Pozwolicie, że na początek odczytam całość, bo oczywiście każdy tekst należy studiować w kontekście. Przygotuję sobie plan tego, co chcę powiedzieć, bo bez tego ani rusz. Psalm 19. Nie 119, nie martwcie się, chociaż Mirek zawsze mnie podpuszcza, żebym komuś na pierwszej części dała do czytania psalm 119, ale to może później zaczniemy od 19. Jest to psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic nie ukryje się, i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Wiecie, kiedy przeczytałam ten psalm, pomyślałam sobie, że to jest recepta na sabat. To jest taki scenariusz, jak można rozkoszować się Panem i jakie aspekty Jego dzieła można rozważać, kiedy nie wiemy na przykład, co rozważać, albo nie mamy jakiegoś pomysłu. Tu jest mowa o stworzeniu, tu jest mowa o prawie, czyli takich w zasadzie dwóch filarach, na których się opieramy. Jest mowa o Bożym usprawiedliwieniu, nawet w przypadkach, kiedy nasze błędy są ukryte jeszcze przed naszymi oczami. I jest na końcu taka refleksja nad swoim życiem, czy to, w jaki sposób chwalimy Boga, to, w jaki sposób żyjemy, to, w jaki sposób postępujemy, Panu Bogu się podoba. Więc z racji tego, że w zasadzie ta pierwsza część, to trochę pastor Szkopiński ostatnio o tym mówił, o stworzeniu, o planetach, ja chciałabym się skupić na tej drugiej części, mianowicie na pięknie Bożego prawa. Nie wiem, czy mieliście też takie odczucia, kiedy czytacie psalmy, zwłaszcza psalm 119, że tam Dawid fascynuje się prawem. On mówi, że on miłuje zakon, on kocha zakon, nie może żyć bez tego. I zastanowiłam się, czy w moim sercu jest taka miłość do prawa Bożego. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, 10 przykazań, co tu kochać? Mamy pewne sformułowane zasady postępowania. Można to przeczytać, można to starać się zrozumieć, można to zastosować do swojego życia, rozważać, w jakim aspekcie jeszcze zastosować, szukać szerszego znaczenia tych przykazań. Ale nadal pozostaje pytanie, co tu kochać? I tak czytając Dawida, rzeczywiście czasem możemy mieć takie pewne wątpliwości co do naszego podejścia do zakonu Bożego. Czy my aż tak fascynujemy się tym, co tam jest zawarte? Czy my aż tak tęsknimy za tym, co tam jest zawarte? I właśnie na tym chciałabym się skupić, bo poezja, jaką są psalmy, ma to do siebie, że potrafi bardzo rozszerzyć pewne znaczenia, pokazać z innej strony i wyłuskać coś, co może umknąć przy takim zdroworozsądkowym podejściu do tematu. Dlatego jeszcze raz przeczytam wersety od 8 do 12, gdzie już mamy te
fascynację Dawida i już mamy zupełnie inne spojrzenie na prawo Boże. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. I tutaj pojawia się taki pierwszy zgrzyt z takim popularnym pojęciem prawa, bo wiecie, prawo, które my znamy jako ludzie, takie prawo cywilne, prawo, jakiś kodeks karny i tak dalej, my nie traktujemy tego jako coś, co nas porusza. No, poza nieliczną grupą prawników nie jest to coś, co nas fascynuje, co rozwija nasze zainteresowanie. Zazwyczaj jest to coś takiego przykrego, tak jak Konrad mówił o RODO, nie do końca to rozumiemy, nie wiemy czemu to służy, rzadko zaglądamy. To jest coś takiego. Jak patrzeć na prawo Boże, żeby nie było dla nas takim samym prawem, jak to, które mamy prawo państwowe? No więc tutaj pojawia się pierwsza wskazówka. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Wiecie, gdybym miała dokończyć to zdanie sama, to doskonałość zakonu, tak patrząc na prawo jako na prawo, czy to jest coś, co pokrzepia duszę? Okazuje się, że tak. Chociaż zazwyczaj widzimy prawo jako coś, co właśnie sprawia nam problem, nie tyle pokrzepia duszę, co stawia przed nami pewne wymagania. Wymagania nas nie pokrzepiają. Dawid mówi, że zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. To jest doskonałością Bożego zakonu, że dodaje otuchy. Nie zabiera nam pewność siebie, nie sprawia, że stajemy się takimi winowajcami w swoich oczach i czujemy się z tym źle, ale dodaje otuchy. I to jest pierwszy sposób patrzenia na Boży zakon. Świadectwo Pana jest wierne i też gdybyśmy mieli to dokończyć, wierne na przykład wszystkich każe tak samo. Nie, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Wierność Boga, wierność Jego zakonu polega na tym, że możemy nauczyć się, możemy poznać coś, czego nie znaliśmy do tej pory. Nie jest to tak, że wiecie, nieznajomość prawa nie zwalnia od przestrzegania prawa i teraz znasz czy nie znasz, obowiązuje cię to i pewne wyroki, pewne kary dotkną ciebie za uchybienia. Nie, Dawid mówi, że prawo ma inną funkcję. Nie ścigać wszystkich, nawet takich, którzy nie mają pojęcia, czego się od nich wymaga, ale uczyć. I to uczyć nie tyle prawa, co uczyć mądrości. Bo prawdziwe zrozumienie zakonu prowadzi każdego człowieka do zdobywania stopniowego, zdobywania coraz większej mądrości. Dalej, zdanie, które najbardziej mnie zaskoczyło w tym psalmie. Rozkazy Pana są słuszne. Jak dokończylibyście to zdanie? Szlibyśmy w jakieś takie, że nagroda i wina są odpowiednie do zachowania, tak? To jest słuszność. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Pomyślałam sobie, to jest dopiero Boże prawo, gdzie słuszność to jest nie jakieś takie rozgraniczenie na czarne i białe, to nie jest takie rozumowe podejście, to rozwesela serce. Czujecie się rozweseleni, kiedy czytacie prawo? Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. A więc widzimy tutaj, że jest tam zawarta, to co już mówiłam wcześniej, pogoda. Jest tam zawarta miłość i troska, a nie takie podejście suche, matematyczne, za to jest tyle lat więzienia, za to jest tyle lat więzienia i tak dalej. Pan Bóg chce nas rozweselać swoim prawem. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. No tu moglibyśmy się już tego spodziewać, no bo jasność, mówiliśmy już o mądrości. Pan Bóg chce nas oświecać swoim prawem. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. I myślę, że to jest istotne, że Pan Bóg poprzez czystość, jaką zawarł w swoim prawie, prowadzi nas do wieczności. Ta czysta bojaźń nie jest czymś chwilowym. Nam wydaje się czasem, że kiedy jesteśmy tak blisko Boga i to wszystko, wiecie, no, wygląda tak, jak powinno wyglądać, a później upadamy, to wydaje nam się, że ta czystość była chwilowa. A Pan Bóg mówi, nie, w moim prawie zawarta jest czystość, która ostoi się na zawsze, która jest wieczna i daje nam możliwość zasmakowania tej wiecznej Bożej czystości, Bożej bojaźni. Wyroki Pana są prawdziwe,
a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejsze. Dawid mówi o prawie, które jest pożądane, wytęsknione, słodkie. Być może zawsze widzieliście tak prawo, ale dla mnie w pewnym momencie była to nowość. Prawo jako coś, do czego się tęskni, czego się chce, co daje tak wiele, tak wspaniałych rzeczy. I zastanawiałam się, jak podejść do prawa i czego mi brakuje w zrozumieniu prawa, żeby odczuwać to, co odczuwał tutaj Dawid. Wiecie, no chyba każdy chciałby czuć słodycz, mądrość, pokrzepienie, rozweselenie, oświecenie. To są same pozytywne rzeczy, tak? A jednocześnie tak słabo kojarzą się z prawem. Dlaczego? Myślę i ja odpowiedziałam sobie w swoim sercu, że tak bardzo skupiłam się na rozdzielaniu części prawa od siebie, że zapomniałam, że prawo zawarte w księgach mojżeszowych, cały pięcioksiąg, jest całością. Wiecie, my czasem rozdzielamy to na takie prawa społeczne, prawa zdrowotne, prawa moralne, prawa ekonomiczne, jakie Pan Bóg nadał Izraelowi, prawa higieniczne, przykazania. I dobrze, bo da się to w ten sposób podzielić. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przykazania były inaczej potraktowane przez Boga niż te prawa moralne, takie szczegółowe, które Pan Bóg nadał. Potrzebujemy takich rozróżnień, żeby zrozumieć pewne teksty Nowego Testamentu. Potrzebujemy takich rozróżnień, żeby ustalić pewną listę priorytetów w swoim życiu. Ale z drugiej strony to zostało przekazane jako całość. I myślę, że nie da się zrozumieć głębi Bożego prawa, tego oświecenia, tej radości i tego pokrzepienia, jeśli nie spojrzymy właśnie na prawo jako na całość. Jeśli nie spojrzymy na to, że prawo nie jest zbiorem wymagań. To nie jest taka lista rzeczy, które należy zrobić, żeby być dobrym człowiekiem. Ale prawo, to mówimy to bardzo często, a tak rzadko dociera to do naszych serc, że prawo jest naprawdę objawieniem charakteru Bożego. I objawieniem charakteru Bożego są zarówno przykazania, jak i przepisy społeczne zawarte w Pięcioksięgu, jak i przepisy zdrowotne, które są tam zawarte, jak i przepisy ekonomiczne, o jakich Pan Bóg tam mówi, czy dziesięcina, czy sposób postępowania ze sługami, z zadłużeniem się, czy sposób postępowania z ziemią, która musi co jakiś czas odpoczywać. To wszystko pokazuje nam charakter Boży. I nie możemy zrobić tego tak, że my teraz wybierzemy sobie 10 przykazań i to jest ważne, a tamte wszystkie zalecenia, tego już nie trzeba czytać, bo to dotyczyło Izraelitów. To wszystko objawia nam, jak Pan Bóg jest święty i ja najbardziej widzę to w przykazaniach, ale to nam pokazuje też, jak Pan Bóg jest troskliwy. I to widzę w przepisach zdrowotnych. I to pokazuje nam, jak Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy żyli dobrze między sobą. I to widzę w przepisach społecznych. To pokazuje nam Bożą sprawiedliwość, ale przepisy wszystkie ofiarnicze, które też często pomijamy, pokazują nam Bożą łaskę. I to też jest część prawa. I czasem mówimy, że prawo pokazuje Bożą sprawiedliwość, ale ofiary pokazują Bożą łaskę. Ale przecież ofiary i cały ten system to jest także element prawa. To wszystko było zawarte, kiedy Pan Bóg przekazywał Mojżeszowi zasady, jak Izrael powinien żyć na tej ziemi. I myślę, że warto zestawiać to ze sobą. Warto poznawać to wszystko, żeby poznawać charakter Boży z różnych stron. Żeby móc doświadczyć Go z każdej strony. Żeby poprzez sposób, w jaki Pan Bóg dawał mannę Izraelitom, poprzez system dziesięciny, poprzez system pomocy socjalnej w tamtych czasach, żeby dowiadywać się czegoś o Bogu. Wiecie, zaczęłam widzieć Boże prawo w ten sposób, nie właśnie jako taką listę zaleceń albo kodeks, czy to karny, czy to jakiś kodeks pracy, czy cokolwiek takiego, ale zaczęłam widzieć prawo jako Boży sposób działania, który może być przyjęty przez Jego lud. Jako Boży sposób postępowania, wobec którego chce On, żebyśmy przyjęli taki sam, taką samą hierarchię wartości, taką samą listę priorytetów. Pan Bóg pokazuje nam, co jest ważne i w jaki sposób możemy to zrozumieć. Jeśli zaczynamy szukać Pana Boga w prawie,
w taki sposób. Jeśli zaczynamy szukać Jego priorytetów, Jego charakteru, to nie musimy zastanawiać się nad przykazaniem o sobocie, co ja w zasadzie mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić i czy to mogę do tego stopnia, czy do większego stopnia, tylko zaczynamy rozumieć, dlaczego Pan Bóg daje nam to przykazanie o sobocie. Zaczynamy rozumieć, jak bardzo Pan Bóg chce spędzać z nami czas w ten dzień. I wtedy pewne dylematy, pewne wątpliwości nagle w ogóle nie mają miejsca w naszym życiu, bo po prostu rozumiemy. Bo rozumiemy, po co to jest, rozumiemy, co nam to daje, rozumiemy, dlaczego Pan Bóg chce nas prowadzić w ten sposób. Chciałabym przeczytać, nie zapytam, kto pamięta tekst czytany na początku, bo sama nigdy nie pamiętam, chociaż zawsze słucham. Przeczytam po prostu jeszcze raz. Z psalmu 78. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. I dla mnie ten werset 7 tu jest najważniejszy, bo cały czas mówimy o przekazywaniu z pokolenia na pokolenie zasad Bożego prawa tutaj w tym psalmie. I werset 7 mówi, w jaki sposób opowiadać synom o Bożym prawie, w jaki sposób to przekazywać. I tu nie jest mowa nauczyć po kolei wszystkich 10 przykazań, ale to Boże prawo rzeczywiście potraktowane jest szerzej, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Strzeżenie przykazań łączy się z pokładaniem nadziei w Bogu i niezapominaniem o Jego dziełach. To jest całość. Wszystkie historie opisane w księgach mojżeszowych, to też jest element Bożego prawa. Nadzieja pokładana w Panu Bogu, to też jest element Bożego prawa, o którym czasem zapominamy, kiedy stosujemy to właśnie jako taką suchą listę faktów albo listę zadań do wykonania, albo tak jak na początku roku się robi plany na ten rok. Nie, to jest pokładanie nadziei w Bogu. To jest prawo. Poznawanie Jego dzieł, pamiętanie o nich, to jest prawo. Poznawanie Bożego charakteru i patrzenie na rzeczywistość w taki sposób, w jakimś stopniu, w taki sposób, w jaki Pan Bóg na nią patrzy. To jest Boże prawo. Jeśli to Boże prawo potraktujemy tak całościowo, jeśli to Boże prawo potraktujemy właśnie jako wyraz Bożego charakteru, w końcu, bo tak dużo o tym mówimy, a jednak nie zawsze to wychodzi, jeśli Boże prawo potraktujemy jako wyraz Bożego charakteru, to wreszcie nie będzie nam ono przesłaniało Boga, ale ukazywało Boga. Bo wiecie, prawo jako zbiór przepisów sprawia, że skupiamy się na tych przepisach. Że albo czujemy się nie dość dobrzy, bo nie wszystko nam wychodzi, albo czujemy się zbyt dobrzy, bo wydaje nam się, że wszystko nam wychodzi. I możemy to zupełnie oddzielić od Boga. Możemy prawo potraktować zupełnie, prawo Boże, zupełnie w sposób świecki, starając się o własnych siłach dorosnąć do pewnych wytycznych, które są tam zawarte. Ale kiedy patrzymy na prawo jako na całość, jako na coś, co przedstawia nam Boga, co ukazuje nam Boga, to wtedy to prawo ma zupełnie inny wymiar. Nie skupiamy się na literze, na przepisach, nie skupiamy się na sobie, na własnej mocy, na tym, co możemy osiągnąć, ale skupiamy się na tym, jak bardzo możemy poznać Boga i na tym, że możemy uczestniczyć w Jego świętości. Na tym, że Pan Bóg może nam pokazać to, czego jeszcze nie widzimy w tym prawie i może doprowadzić nas do pełnego przestrzegania prawa. Nie dlatego, że znamy wszystkie litery, które są tam zawarte, ale dlatego, że znamy Boga, który to prawo nadał. Na koniec chciałabym przeczytać jeszcze z drugiego listu Piotra, którego nie mam teraz znaleźć. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 3 i 4. Od drugiego przeczytam. Pierwszy rozdział drugiego listu Piotra, wersety od 2 do 4.
Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. W tych trzech wersetach jest zawarte tyle obietnic, a filarem tych obietnic jest właśnie poznanie Boga. I możemy się zastanawiać, jak poznać Boga. Dla mnie jedną z odpowiedzi jest poznać Boga poprzez Jego prawo. Spojrzeć na Boga poprzez Jego prawo, na Jego charakter. Zobaczyć tam Boga, tak żeby, tak jak już mówiłam, podkreślę to jeszcze raz, tak żeby prawo ukazywało Boga, a nie zasłaniało Go. Nawet 10 przykazań, żebyśmy nie zasłonili sobie Boga tymi kamiennymi tablicami, które są przed naszymi oczami, ale żebyśmy zgodnie z tym, według tego, mogli zrozumieć i poznać, dlaczego Pan Bóg powiedział nam to, co nam powiedział i co z tego wynika. Bo to jest najważniejsze. Nie jest ważne to, ta lista wymagań. Nie jest ważny zbiór zasad. Ważne jest to, co z tego wynika. Izraelici tak bardzo skupili się na pewnych zbiorach zasad, że w ogóle stracili z oczu Boga. I Pan Bóg przyszedł do nich fizycznie i był przed nimi fizycznie, a oni i tak Go nie widzieli. Myślę, że powinniśmy korzystać z ich błędu, korzystać z lekcji, jakiej oni doznali, i nie robić tego samego. Myślę, że powinniśmy widzieć Boga w prawie, a nie prawo bez Boga. Przeczytam jeszcze raz. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że doskonały zakon pokrzepia, doskonały zakon Boży rozwesela, doskonały zakon Boży uczy nas mądrości, oświeca, prowadzi nas do wiecznej czystości, czystości, która trwa na zawsze i stawia przed nami wielką nagrodę. I tego wam życzę, żeby to prawo, które mamy zawarte w Biblii, było pożądane, wytęsknione, wyczekiwane, cenniejsze niż złoto, niż wszelkie możliwe olejki. Amen.